Piłkarski Dreszczowiec w Nowym Dworze Mazowieckim. Trzecioligowy Świt pokonał Huragana Morąg, ale komplet punktów zapewnił sobie dopiero w końcówce meczu. Spotkanie zaczęło się po myśli gospodarzy, którzy w 26 minucie prowadzili już 2-0 po golach Michała Drewnowskiego i Arkadiusza Ciacha. Huragan zdobył kontaktową bramkę z rzutu karnego, ale tuż przed przerwą Świt znów powiększył przewagę. Także po 11, którą na gola zamienił Arkadiusz Ciach. Po zmianie stron śmielej zaatakowali goście i szybko doprowadzili do wyrównania. Najpierw nowodworskiego bramkarza strzałem z dystansu zaskoczył Wiktor Patrzykąt, a do remisu celną główką doprowadził Orlandek Kpasa. Świt zdołał jednak przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. W 90 minucie gospodarze otrzymali rzut karny, ale Arkadiusz Ciach zamiast do bramki trafił w poprzeczkę. Szczęście uśmiechnęło się jednak do Mazowszan, bo goście znów faulowali i sędzia podyktował kolejną 11. Arkadiusz Ciach tym razem się nie pomylił i zapewnił nowodworskiego Dworzanom wygraną 4-3.